Ej, yo! Całkiem dużo wiadomości mieści się w głowach i na ścianach gości. Nasze pamiątki to pajęcza sieć, która nastraja nas gdzieś w oczekiwaniu na nowości. By załapać styl, masz świadomość czystą jak papier do rysowania. Twórczość jest korytarzem, który wypełniamy obrazami. Kiedy mnogość ludzi przewija się przez nasze życie, na pierwszym miejscu stawiaj drugich. Czasem to, co mówisz, nie jest tak ważne jak to, o czym milczysz. Myślę ostatnio, co by było, gdybym widział, co czai się za rogiem. Postaw tam okno wyobraźni, kiedy oko mrużysz. Zadaj sobie pytanie, nad czym siedzi filozof, żeby duszę zbudzić. Czy w letargu jest świat, skoro głupot się najadł? Mrówcza monarchia istnieje od milionów lat, a jak długo będzie nami rządzić pragnień świat? Czy jedyny zakres fal dźwiękowych to słyszalne drgania, czy pies, który więcej słyszy, ma własne zdanie o przyrody spisku przeciw ludzkim mniemaniom? Jeśli są moce złe, które sprzysięgły się, by zachwiać światem, to mieszkają one w umysłach ciasnych. Ziarnko grochu ma więcej woli życia niż niejeden z nas. Daj się zjeść dobremu duchowi, który trwa w szumiących drzewach, jak w mózgu impulsy elektryczne. Poznaj, co ma do zaoferowania rozmowa. Kiedy widzisz siebie oczami drugiego człowieka, świadome życie to pozytywny nauk, który karmi się godnością. Nie rozmieniaj na drobne grubych prawd, na których jak dom na palach stoi codziennie zmierzch barbarzyństwa, które musimy z siebie zmywać, bo instynkt nasz nagina się pod ciemnymi siłami pychy i lenistwa. Serce to myśli przystań. Mrówczą pracą jest słuchać siebie i korzystać z wiatru cnót, nie błądzić w zmysłach, znać się na pomyślnych prądach. To ziarenko, z którego filozof korzysta. Thank you.